ta policja jest na taki minus. No ja nie wiem, co oni robią tak naprawdę, ale... ale przewalona sytuacja. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogaty. A dzisiaj gramy na nowym serwerze, który nazywa się Podwórko. Powiem wam, że to jest chyba nawet polski serwer. Nie spodziewałem się czegoś takiego, ale jak widać, no, wygląda to trochę jak wannabe polskie miasto. Aczkolwiek jakie, tego nie wiem. Dopiero co wszedłem na ten serwer, więc będę się próbował dowiedzieć jak najwięcej. Mamy tu donatorów, mamy jakiś changelog wypisany, dodano kupowanie rzeczy w Żabce. You can now buy things in Żabka? Żabka? Oh my god! No way! I can buy right now in Żabka. Mamy też najbogatszych graczy. Cactus Dev. No, to pewnie ktoś, kto tworzył to. Tutaj są niby osoby, które tworzyły. Leafy Stick, Reverse Banana i Olbo 213. Tutaj mamy już policję, która wyglądała jakby przed chwilą jeździła jak chce po prostu. Dobra, walę fotę z policją, patrzcie na to. Bang, jest fotka. Także jeżeli odcinek wam się spodoba, jeżeli coś wiecie o serwerze, to piszcie śmiało w komentarzach pod filmem. Zostawcie łapę, suba, komentarz. Wpadnijcie też na G2 Instagram, Discord. Wszystkie linki macie w opisie pod filmem. Możecie też donatować mnie, taką dobrowolną donację wysłać. Wtedy pojawi się ona na początku filmu. Link też macie do Tipli w opisie pod filmem. I co tu jest? ORL Post Office. I co ja mogę zrobić? A, mogę zacząć robotę, no bo ja nie mam pojęcia, co tu się robi. Aczkolwiek taki młyn, jak tutaj był od razu na starcie, to jest pierwszy minus. Ja tak będę, wiecie, ja już mam jakieś porównanie do tych serwerów, szczególnie do PCD, więc będę dawał takie minusy i plusy. Plus jest taki, że zobaczyłem już dwa wozy policyjne, wóz strażacki, autobus, jest samochód też, który powinien w holownika się bawić, więc trochę taki emergency Hamburg, ale z drugiej strony no jest młyn przez to, nie? I ludzie się szlajają. O, przepraszam, dziwnie. Dobra, to może zacznijmy robotę. O, dostałem od razu samochód kurierski. No no, no dobra. Delivery man, package is left 10. No to mamy 10 do dostarczenia. Światło włączamy czym? Klikając tutaj, o, na myszku. A tutaj możemy sobie zmienić kolor pojazdu, ale to za robuxy. OLR, proszę państwa, tak to wygląda. Robię sobie foteczki, żeby nie zapomnieć później. Światła mamy, kierunki nie tym, nie tym. Gdzie są kierunkowskazy jakieś? Czekajcie, klikam wszystko na klawiaturze, ale kierunkowskaza nie widzę żadnego. Halo, kierunkowskaz, no! Wysiąść z samochodu mogę. Czekajcie, jak ja mam do niego wejść teraz z powrotem? No dobra, jakoś wszedłem, klikałem E, gdyby się ktoś zastanawiał, klikałem E. Deliver the package i rozumiem, że to jest jedyny znacznik. Chyba, że nie, chyba, że tu jest tak. Settings, notification on, mute radio. On to mam nadzieję, że jest zmutowane. Display teams. Kurczę, nie wiadomo. Show shadows on, field of view 70, o kurczę, patrzcie, możemy tak nawet jeździć. Nie no, mamy 70, takie filmowe trochę. Mamy też sklepik z samochodami, Game Pass, radio, villa, VIP, mobile garage. Mamy radio, tego nie tykamy. Dobra, którym kierunkowskaz, gdzie ja mam jechać w ogóle? No dobra, to ja jadę. Ale tutaj policji jest więcej niż... wiecie, niż innych graczy, mam wrażenie. No i gdzie są kierunki? Gdzie jest kierunkowskaz? Controls, dobra, sprawdźmy to. Wygląda jak w tym, jak w PCD dosłownie. Shift up, EQ. Nie widzę, żeby się coś zmieniało, więc trzeba byłoby pewnie skrzynię biegów zmienić. Czekajcie, ja wjadę sobie tu na lewo i zobaczę. Tak wiecie, nie chcę blokować drogi ludziom. Jeszcze raz, brake, steer left, steer right, brake, throttle, shift up, shift down, clutch, hand brake, lewy... shift. O, patrz, to jest fajne w sensie, tu o, że się na czerwono robi, jak mamy na ręcznym.
TCST, ABS, Y. Ale tu też nie widzę, żeby była jakaś zmiana. Mouse, control, a tu nie ma? Dobra, albo ja nie widzę tego, albo tu nie ma kierunkowskazów po prostu, ale to szkoda. Każdy taki serwer, moim zdaniem, zasługuje na kierunkowskaz. Dziwne jest też, że samochód nie wydaje odgłosów z większej odległości. Słyszycie? Tutaj mamy. Mamy tutaj odgłosy. O, interior ładnie wygląda. To jest plus na pewno. Ale już tu prawie odgłosu nie mamy. To jest dziwne. Nie możemy awaryjek też włączyć. No kurczę, nie widać znaczników, że na przykład wejdź do samochodu, coś takiego. Dobra. Grab package from bag of the bus. Okej. Pick up. Dobra, dostałem 300 zł za to. Ej, to jest fajne. To jest na przykład plus. Podoba mi się, że musimy pójść do tyłu, do busa, żeby jakby... O, ale tu czekajcie, to ja wskakuję w samochód po prostu, tak? A, wskakuję w samochód, to jest niefajne. Widzicie, tu na tym serwerze są rzeczy niefajne, ale są też ciekawe rozwiązania. Moim zdaniem, no serwer na pierwszy rzut oka, no, jest gorszy niż PCD. Wydaje mi się, że rozplanowanie przestrzenne na tym serwerze jest trochę gorsze. Mam wrażenie, że nie przypomina to żadnego realnego miasta. I to na minus by było. Chociaż może takie jest, to nie wiadomo, nie? Aczkolwiek na przykład plusem jest to, że trzeba paczkę zgarnąć z tyłu, to mi się podoba. Takie mogłoby być na PCD rzeczy. Taka robota w ten sposób. O, nie podoba mi się to, że muszę wskakiwać w tego wanika. Fajnie było też, żeby mieć ten znacznik, który mamy na serwerze PCD. A nie, że mamy deliver the package i tyle. I kurczę, w sumie nie wiem, czy ja mam tędy jechać, czy nie tędy. Ty, no tak. Mówię, są mieszane uczucia. Trochę na plus, trochę na minus, trochę polskich znaków. Więc to już jest zdecydowanie na plus, że są w ogóle polskie znaki, nie? Nie widzę żadnych fotoradarów, niczego, main entrance. Czyli są te, są angielskie napisy, jakby angielskie teksturki chyba. Całkowicie angielskie teksturki, więc to też troszeczkę słabo. Można byłoby polskie porobić. Dobra, jest rondo, pyk, pyk, pyk. Czyli tak mówię, niektóre rzeczy na plus, niektóre na minus. Ta policja jest na taki minus. No ja nie wiem, co oni robią tak naprawdę, ale... Ale przewalona sytuacja. No i nie ma, kurczę, tych. No, denerwujące jest to, że nie ma faktycznie... tych kierunków i awaryjek. Albo ja nie wiem po prostu, jak to ogarnąć. No i tak jak powiedziałem, no wydaje mi się, że to miasto jest takie brzydkie strasznie, nie? Nie wygląda jak cokolwiek, co faktycznie mogłoby istnieć. Troszeczkę tutaj pod tym względem to na minus. I co to ma być? Co ta policja robi w ogóle? Powiedzcie wy mi. Oni jeżdżą, uderzają w ściany, nie wiadomo co odwalają. Dziwne, dziwne. Dobra, tam sobie jakiś rowerzysta chyba pojechał? O, tu są zapieksy. Zapieksa, o Jezu, ale to oj. Ale to można trochę lepiej zrobić niż kurczę w pęcie nawet. O nie, no to można byłoby lepiej zrobić akurat, nie, też mi się wydaje. To zdecydowanie dla poprawy mogło być lepsze. Ja rozumiem raz na jakiś czas taki żarcik, że jest brzydko napisane, ale... Ale tak ogólnie powinno to być w miarę czytelne, to było spoko. Dobra, nic nie jedzie, więc jedziemy sobie tutaj. Tu no brakuje mi tych kierunków, powiem wam. Mega mi brakuje kierunkowskazów. State Fire Department. Where napis straż pożarna po prostu. Dobra, podjeżdżamy tutaj. Dzień dobry, mam paczuszkę do dostarczenia. No powiem tak, potencjał widać na pewno, jeżeli chodzi o ten serwer.
są rzeczy fajne, są rzeczy niefajne. Jeżeli jakiś twórca tego serwera widziałby ten odcinek lub ktoś zna twórców serwera, może podesłać właśnie odcinek, to śmiało to róbcie. Może akuratnie coś powiem takiego, czego nikt nie powiedział dla twórców i może akuratnie wyjdzie to tej grze na dobre, nie? Bo wydaje się, że potencjał jest, aczkolwiek mam wrażenie, że w niektórych momentach jest niewykorzystany, a czasami po prostu są słabe rzeczy po prostu wrzucone. Więc no dobra, no kurczę, no ja muszę tak z dupy parkować. Nie wiadomo co z tą policją, czy mnie nie złapią. O, to jest fajne, że jest na przykład jakiś speluno tutaj. Że jest zrobione coś takiego w stylu klubu. O, że można sobie tu wejść. To jest na plus na przykład. Takich rzeczy brakuje interiorów niektórych pootwieranych na PCD. To bym bardzo chętnie pootwierane interiory na PCD zobaczył. Właśnie więcej wtedy może roboty różnej. Rzeczy do dostarczania właśnie konkretnie do środka na przykład, do jakiegoś punktu, a nie po prostu tak przed siebie. To mi daje, powiem wam przede wszystkim, kurczę, no o, kolejne zapieksy. To mi daje przede wszystkim możliwości, których do tej pory nie widziałem, a teraz już je widzę. Dla PCD tak naprawdę. To, co tutaj znajdę lepszego, to się okaże, że mogło być fajnie użyte na PCD, nie? Także, o, jedzie straż pożarna. To, o, widzicie? Te służby. Nie wiadomo, o co z nimi chodzi, dokładniej. One będą tak odwalać sobie tutaj. Więc, dobra, ja jadę z paczuszką. No, policja odwala, jakiś szajs. Proszę bardzo, policja gdzieś sobie pojechała. Tu sobie chłop, nie wiem, na rowerze, na dupca. Ty, no nie, jakiś taki młyn dziwny jest. Nie widać właśnie graczy zwykłych, tylko młyn. No dobra. Dojechaliśmy do baru. Gdzie teraz? Deliver the package. Dużo jakichś takich terenów. No zdecydowanie mapa jest na minus ogólny, nie? Na plusem tej mapy jest chyba tylko te otwarte interiory na ten moment. Ewentualnie niektóre drobne rzeczy, o, tu może trochę ta część jak w Polsce. Aczkolwiek na ten moment, no PCD to bije na głowę tę mapę. No ogólnie funkcjonalnie chyba też, aczkolwiek, tak już wspominałem, jest parę fajnych rzeczy, które mogą się podobać. Dobra, dostarczamy paczkę, ciekawi mnie co będzie po zakończeniu. Tu jest sklepik? Aha, coś takiego po prostu. No dobra. Zawsze fajnie, że można wejść, to już jest plus. Dobra, jakieś światła niby mamy włączone, ale ja je włączam, mamy takie same światła, no dobra. Niech będzie, chłop mnie tu jedzie maluszkiem pod prąd. Dobra. No ale najgorsze jest to, że serwer się wydaje pusty, nie? Że jest tak pustawo trochę. Ale może kto wie, wiecie, może więcej osób będzie niedługo tu grało. Zobaczymy. Dobra, gdzie jeszcze paczucha? Bo ja nie wiem, co się stanie, nie? Bo ja teraz dostaję po 300, powiedzmy. Po 300 pieniążków. Ale jak wypełnię całą misję, to może dostanę jakiś bonus, nie? Ja właśnie na coś takiego liczę. Że jakiś bonus wejdzie. No kurczę, to jest mylące strasznie też. Ja pierdykam, ty. Tamte akurat niesławno-darłowo subs, chciałem powiedzieć. To jest troszeczkę lepiej pomyślane. Dobra, i teraz tak, tutaj. A to gdzie? Na budowę, w nocy, paczkę kurierską. No w dupach im się poprzewracało już takie paczki zamawiać ode mnie. Dobra, ja tylko przewożę. Dobra, przynajmniej słyszymy już samochód znowu. Teamy mamy, vehicles, a to są moje? Wszystko? Czy o co chodzi? Czy jak to wygląda? Mamy tutaj policemen, wszyscy są zwykłymi cywilami. Ale tak naprawdę, patrzcie na to. Jest niby tyle osób na serwerze. O, w ogóle Damian Belmondo wbił za mną. Ale tylko ja coś zarobiłem? No ty też tak, kurczę, dziwne, nie? Takie podejrzane, bym powiedział. Może to też są gracze boty. No nie wiadomo.
ciężko wyczuć. Dobra, jedziemy. Aha, deliver the package. I gdzie to? Tutaj jakieś takie zadupie małe. I czy ja widzę gdziekolwiek indziej w ogóle, jakie są... A tu się... Ja, ej, dobra, jak się tu wjeżdża? Ile mam pieniędzy w ogóle na koncie? Jezu, tu jest jakaś droga, ale tego w ogóle nie widać, ty. Faktycznie, co to za zadupie jest? Nie uciekaj, co? Nie, 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 nie. Ostatnia paczka, proszę. Co ty robisz, samochodziku zafajdany? Dobra, ręczny jest potrzebny i to giga. Dobra, bierzemy paczuchę i dajemy ją tu. Aha, tu 200 zarobiłem i nic więcej, tak? No dobra, mapa. Aha, tu mamy teleporty, ale nie mamy mapy w wersji po prostu, żeby spojrzeć. O! To może być plus, że możemy oznaczyć w teorii, ale ja bym chciał zobaczyć mapę. Szczerze, mi dużo łatwiej na przykład się gra w PCD przez to, że możemy obczaić mapę i wiecie, wtedy już wiemy ogólnie, o co chodzi, nie? Rubisz, kolektor, kaszier, to mamy do 3 miejsc tylko jakby teleporty, tak? W 3 prace. I to się gdzieś wyświetli później, czy się nie wyświetli, na przykład w tym menu. Mamy mechanik, firefighter, medic, military, policeman, seller, taxi. No to jak na przykład zostać policjantem w tym momencie? No policjanci to pepegi totalne jakieś, ale policjanci prawdopodobnie też nie mają co robić, nie? To mnie ciekawi, dlatego... Jak to działa? Aha, w biedrze po prostu tu się pracuje, w tej pośrodku. No dobra ludzie, ja myślę, że w pierwszym takim odcinku to by było na tyle z serwera. Jeszcze ja wam powiem raz, jak to się dokładnie nazywa. To jest serwer, który ma nazwę Podwórko by Panda Studios. Mają w opisie last update, new delivery man job, Audi e-tron GT, you can now buy things in Żabka. Moved Murek, bug fixes. Moved Murek, to jest świetne po prostu. No dobra, także ja myślę, że w tym odcinku to było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia. Elo i cześć, siemanko.